Pixar w pudełku. Wiemy, że pisząc program Ray Tracer, musimy matematycznym sposobem odpowiedzieć na kilka pytań. Gdzie promień przecina się z obiektem w scenie? Czy Shadow Ray dociera do źródła światła, zanim trafi na inny obiekt? Jak powierzchnia odbija światło? Jak daleko jest źródło światła? I wreszcie, skąd filmuje kamera? W pozostałej części lekcji skupimy się na pierwszym problemie, czyli przecięciu promienia z obiektem. Analizę zaczniemy od prostszej sprawy. Wyznaczymy punkt przecięcia promienia z obiektem w 2D. Jak wygląda śledzenie promieni w dwóch wymiarach? Weźmy najpierw sytuację trójwymiarową i zróbmy przekrój po białej płaszczyźnie, na której zaznaczamy kamerę i kierunek obserwacji. Płaszczyzna przecina się z image plane, czyli płaszczyzną obrazu, tworząc image line, linię obrazu. Jeśli narysujemy tylko to, co jest na płaszczyźnie, uzyskamy taki obraz. Żeby ułatwić Wam zadanie, spróbujmy przecięcia z najprostszym możliwym obiektem, czyli odcinkiem. Oto nasza scena. Tylko odcinek łączący punkty A i B. Aby renderować tę scenę, tak jak w trzech wymiarach, musimy wybrać miejsce dla kamery. Nazwijmy ten punkt C. Teraz wybierzmy kierunek obserwacji. Tu, w czerwieni. W trzech wymiarach lokalizacja kamery i kierunek obserwacji definiują płaszczyznę obrazu. Ale w dwóch wymiarach dają nam linię. Powstanie na niej nasz obraz. Wybierzmy punkt P na linii obrazu, by wyznaczyć piksel, którego kolor chcemy określić. Ray Tracer rzuca promień z C przez P w scenę. Potrzebujemy sposobu na obliczenie punktów przecięcia. Na przykład tego, punktu I. Żeby stworzyć wzór, najpierw dołóżmy układ współrzędnych. Wzór wyprowadzimy na podstawie algebraicznego obliczenia punktu przecięcia promienia z odcinkiem. Wprowadziliśmy sporo pojęć. W ćwiczeniu oswójcie się ze śledzeniem promieni w dwóch wymiarach.